Witam Państwa. Mecz, który przyjechaliśmy wygrać. Po raz już któryś z rzędu niestety nie udaje nam się przechylić losu i wygrać, zgarnąć 3 punkty. W zamieszaniu podbramkowym tracimy gola i w minorowych nastrojach opuszczamy Opole. Nie tak sobie wyobrażaliśmy wszyscy dzisiejszy przyjazd tutaj do Odry. Jedyne, co mogę zrobić, to podziękować naszym kibicom, sympatykom, którzy jeżdżą za nami, dopingują nam i nie dajemy im w ogóle powodów do radości. Porozmawialiśmy krótko z nimi i ja wyjaśniłem, żeby nas dalej wspierali, musimy być w tym wszystkim razem i walczyć o kolejnych meczach o 3 punkty, bo tych punktów potrzebujemy przynajmniej 3, żeby już mieć spokój, a na tą chwilę 37 jest to mało, więc tyle ode mnie. Gratuluję Odrze wygranej i dziękuję bardzo. Wieczór. Pierwsza połowa taka bardzo chyba wyrównana. Zbytnio się nic nie działo w tym meczu. Żaden z zespołów nie chciał się otworzyć. Mało sytuacji. Trochę brakowało mi płynności gry w moim zespole, ale też było chyba spowodowane tym, że drużyna Chrobrego mądrze przesuwała, dobrze funkcjonowała w obronie. Jakoś nie można się było do nich dostać poza jakimiś tam z tymi fragmentami gry. Druga połowa lepsza, lepiej funkcjonowaliśmy już w ofensywie. Fajne wejścia z prawej strony Makuszewskiego, spychały. Spora ilość stałych fragmentów gry. Wróciła płynność i kwintesencją tego była też bramka, bo sporo tych stałych fragmentów gry, trzeba przyznać, że przeważaliśmy. I od czego jest kapitan? Kapitan dzisiaj wziął na siebie strzelanie bramek, nieważne kto strzela. Ważny jest efekt finalny i nie muszę mówić, jaki ważny mecz dzisiaj wygraliśmy, bo bardzo ciężkim meczu, bo naprawdę jeszcze 8 minutach doliczonych po tym, jak Rafał Niziołek zszedł z krwią na twarzy, naprawdę wszystko to wyglądało nieciekawie, ale dotrwaliśmy. W końcówce jeszcze parę fajnych kontr, parę fajnych akcji i to mi się podobało, że nie cofnęliśmy się w tych 8 minutach. Ale mądrze graliśmy na połowie przeciwnika i naprawdę chyba zasłużone, na pewno zasłużone punkty po mądrej grze. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Czy tam o zdrowie Rafała Niziołka, co tam się stało? Znaczy tak, zakrwawione ma mocno, ale myślę, że nie będzie tam żadnego złamania, żadnego pęknięcia. Wiadomo, no głowa jest bardzo unerwiona i z głowy dosyć ta krew mocno leci, no nie było szans zatamować tego i tak więc musiał zejść. No ale opłacało się, 3 punkty są i Rafał chyba jest, mimo tego, że ma taki uraz, jest szczęśliwy. To chyba dla Pana też dumne, że mimo takiego urazu widzieliśmy Rafał, rwał się do gry. No tak, charakterny zawodnik, to widać było w ogóle charakter w drużynie mojej dzisiaj. Nie muszę mówić, jaki to ważny mecz był, jakie ważne punkty, no. Cieszymy się dzisiaj bardzo, ale musimy już myśleć o sobocie. No właśnie, porozmawiamy o tych Hipomicach. Wiemy, że to ciężki teren. Boisko też przez wielu wskazywane na to, na którym gra się bardzo ciężko, ale boisko dla obu drużyn jest takie samo, to pewnie. Na pewno, myślę, że tutaj boisko boiskiem, ale ważne będzie nasza gra i Hipomice to jest bardzo groźny zespół, który walczył o awans. Tak więc tutaj czeka nas znowu bardzo kolejny, bardzo ciężki pojedynek. Panie trenerze, jeżeli mogę? Ile punktów do końca sezonu? Jaki plan jest? No to nie mogę odpowiedzieć. Powiem Panu szczerze, że nigdy nie jakoś nie kalkuluję. Ważne jest to, co jest w moim zespole i dopóki jest wszystko w naszych rękach, to myślę, że wszystko jest w tym momencie do zdobycia. Tak bym to powiedział i tu jest to najważniejsze, bo widać, jakie są wyniki, jakie są niespodzianki, tak więc tutaj nie chciałbym potem być jakoś niemile zaskoczony, że kalkuluję, a potem może nie wystarczyć. No, trzeba grać swoje, trzeba martwić się o siebie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc.